Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tematem, który omawiałam na kanale Poszukiwacze Zaginionych. Tym razem wracam do sprawy zaginięcia Małgorzaty Wnuczek. Dzisiejszy film chciałabym zadedykować tacie Małgosi, panu Ryszardowi Smułce, który niestety nie doczekał rozwiązania sprawy jej zaginięcia. Ale może dziś jest gdzieś w lepszym świecie i tam poznał prawdę. Zanim powstała pierwsza wersja filmu o Małgosi, kilkukrotnie rozmawiałam z jej rodzicami oraz bratem, stąd posiadam bardzo wiele szczegółowych informacji związanych z jej dzieciństwem, z dorastaniem, a także bezpośrednio z jej zaginięciem. Zapraszam. Małgorzata Wnuczek urodziła się 4 czerwca 1979 roku w Inowrocławiu. Jej panieńskie nazwisko brzmiało Smułka. Małgosia wychowywała się na jednym z inowrocławskich osiedli, gdzie mieszkała wraz z rodzicami i o 2 lata starszym bratem. Rodzice wspominali, że Małgosia była bardzo zdolnym dzieckiem, lubiła się uczyć, była ciekawa świata i z radością zdobywała wiedzę. W szkole podstawowej świetnie się uczyła, miała bardzo dobre oceny i nie sprawiała również żadnych problemów wychowawczych. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę w liceum ogólnokształcącym imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W liceum również świetnie radziła sobie z nauką i po 4 latach zdała maturę, by następnie kontynuować swoją edukację na studiach wyższych. Wybrała kierunek geologia i kontynuowała edukację na tym kierunku na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po 2 latach studiów dziewczyna uznała jednak, że pomyliła się w wyborze kierunku i postanawia przenieść się na turystykę i rekreację. Nowy kierunek zdecydowanie bardziej przypada jej do gustu. Wówczas na 2 roku tych studiów poznaje też chłopaka o imieniu Dariusz. Od razu coś między nimi zaiskrzyło i według rodziców Małgorzaty ich córka wówczas bardzo się zmieniła. Zaczęła prowadzić bardziej rozrywkowy tryb życia, imprezowała z Darkiem, a studia przestały być dla niej priorytetem. Dziewczyna zrezygnowała wówczas ze studiów dziennych i przeniosła się na zaoczne. To samo miał zrobić również Dariusz, który prawdopodobnie studiował geografię lub kierunek pokrewny. Z czasem Małgosia całkowicie zrezygnowała ze studiów, rzuciła szkołę, a w marcu 2003 roku 24-letnia Małgosia i jej chłopak wzięli ślub. Wkrótce na świat przyszła ich córeczka, Ola. Małgosia zajęła się wówczas wychowywaniem dziecka i już nie wróciła na studia. W tym czasie natomiast Dariusz kontynuował swoją edukację. Krótko po ślubie rodzice Małgosi kupili dla nowożeńców mieszkanie w Inowrocławiu. Chcieli w ten sposób pomóc nowożeńcom. W listopadzie 2004 roku, kilka miesięcy po tym jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, Dariusz postanowił wyjechać do Wielkiej Brytanii. Małgosia była przeciwna temu wyjazdowi. Zdawała sobie sprawę z tego, że w Anglii jej mąż na pewno zarobi więcej pieniędzy niż w Polsce, jednak młoda kobieta uważała, że taka rozłąka kilka miesięcy po ślubie może się bardzo negatywnie odbić na ich małżeństwie. Wkrótce jednak Dariusz rzeczywiście wyjeżdża i początkowo wspiera swoją żonę, przysyła pieniądze, dzwoni do żony regularnie, ale wraz z upływem czasu kontakt stawał się coraz rzadszy, natomiast rozmowy młodych coraz częściej kończyły się kłótniami. W lutym 2005 roku, czyli po 3 miesiącach od wyjazdu męża,
Małgorzata postanawia odwiedzić go i pojechać do Anglii. On mieszka dokładnie w mieście Leicester i tam właśnie wybiera się do niego Małgosia. Swoją córeczkę zostawia pod opieką rodziców i udaje się do męża. Z tego wyjazdu dziewczyna wraca zadowolona, przywozi dla wszystkich prezenty, sama miała też sporo nowych ubrań i wyglądało na to, że małżonkowie doszli wreszcie do jakiegoś porozumienia w trakcie właśnie tego pobytu Małgosi u męża, że ich relacje zaczynają się poprawiać. Być może Małgosia już się pogodziła z tym wyjazdem męża. W każdym razie z perspektywy rodziców sytuacja wygląda dużo lepiej niż wcześniej. Mijają kolejne tygodnie i Małgosia spodziewa się, że mąż przyjedzie do Polski na święta wielkanocne, które w 2005 roku przypadały na 27 marca. Tak się jednak nie dzieje. Mężczyzna tłumaczył wówczas, że miał bardzo dużo dodatkowej pracy, trochę nadgodzin, ale później okazało się, że Dariusz wcale nie pracował w czasie świąt, tylko pojechał na kilka dni do swojego kolegi mieszkającego w innym mieście. W maju 2005 roku Małgosia ponownie odwiedza męża w Wielkiej Brytanii i wraca tym razem bardzo rozczarowana swoim pobytem. Miała nadzieję, że Dariusz wesprze ją finansowo, pomoże w utrzymywaniu córki. Jednak według rodziców Małgosi kobieta wróciła do Polski bez pieniędzy i z tego, co też mówili rodzice Małgosi, wynikało, że mężczyzna też nie przysyła żonie żadnych pieniędzy na utrzymanie dziecka. Małgosia postanowiła wówczas, że jest tylko jeden sposób na uratowanie ich małżeństwa, dlatego pakuje swoje rzeczy, zabiera córkę i wyjeżdża do Anglii na stałe, by tam już na miejscu zawalczyć o swoją relację z mężem. Po Małgosie i Ole przyjechał na lotnisko współlokator Dariusza, ponieważ ten miał być podobno pod wpływem alkoholu i został w domu. W tamtym czasie jednak Małgosia nie skarżyła się na męża, rodzice nie wiedzieli o tym, że był on pijany, kiedy przyjechała, oni dowiedzieli się o tym dopiero po czasie. Małgosia wszystko ukrywa przed swoimi rodzicami, jakby wstydziła się, że źle może wybrała swojego życiowego partnera. O problemach finansowych oraz o nadużywaniu alkoholu przez męża rodzice Małgosi dowiedzieli się dopiero w 2006 roku. Jednak opowiadam tutaj wszystko, przynajmniej staram się chronologicznie opowiadać, żebyście wiedzieli, co po kolei miało miejsce w tej sprawie. We wrześniu 2005 roku do Leicester przylatują państwo Smułkowie, rodzice Małgosi. Małgorzata, Dariusz i Ola mieszkali wówczas w domu ze swoimi współlokatorami, ale w czasie pobytu rodziców Małgosi w Anglii małżeństwo, które mieszkało z nimi, akurat wyjechało na urlop do Polski i rodzice Małgosi po prostu korzystali z ich pokoju przez ten czas. Państwo Smułkowie spędzili w Anglii 3 tygodnie, i w tym czasie pomagali w opiece nad wnuczką Olą. Pani Bożena Smułka zauważyła, że zięć pije sporo alkoholu, a jej mąż, pan Ryszard, natomiast uspokajał ją, twierdząc, że żona przesadza. Jednak z czasem okazało się, że pani Bożena była spostrzegawcza i niestety to ona miała rację. W listopadzie 2005 roku do Leicester przyjechał pan Jarosław, brat Małgosi, chciał popracować przez jakiś czas w Anglii, zarobić trochę pieniędzy i w miarę możliwości również pomóc siostrze przy malutkim dziecku. Ola chodziła wówczas do przedszkola w Anglii, czy też chyba do żłobka, uczyła się angielskiego i poznawała rówieśników. Pan Jarosław podjął pracę i przez miesiąc przebywał z rodziną siostry. W tym czasie potwierdziły się też przypuszczenia jego mamy o tym, że szwagier rzeczywiście nadużywa alkoholu. Z początkiem 2006 roku
Dariusz otrzymuje stały kontrakt w pracy, polepszają się warunki finansowe i rodzina wyprowadza się do nowego domu i tym razem zamieszkują sami, bez współlokatorów. Wygląda zatem na to, że ich stopa życiowa znacznie się poprawia i że być może to pomoże też w ułożeniu relacji między małżonkami. Jednak 17 stycznia 2006 roku Dariusz przylatuje do Polski z Olą, prosi teściów, by zaopiekowali się dziewczynką przez jakiś czas, mniej więcej przez okres 2 tygodni, i swoją prośbę motywuje tym, że wraz z Małgosią chcą urządzić nowe mieszkanie, chcą je trochę odświeżyć, umeblować i przygotować dla całej rodziny. Nie chcieli, by córeczka mieszkała przez czas przeprowadzki w niekomfortowych warunkach, dlatego uznają, że najlepszym pomysłem będzie wyjazd dziecka do dziadków na ten czas, kiedy będzie trwała przeprowadzka. Dariusz powiedział do teściów, że najlepiej będzie, jeśli Ola zostanie na ten czas zapisana do żłobka, i to zdziwiło Smułków, ponieważ nie widzieli większego sensu w posyłaniu dziecka do żłobka na okres zaledwie 2 tygodni. Jednak Dariusz miał im powiedzieć, że chciałby, aby córeczka miała kontakt z rówieśnikami. Dziadkowie ulegli i zapisali dziewczynkę do najbliższej placówki. W tamtych czasach nie było takich problemów z miejscem w przedszkolach czy w żłobkach dla dzieci, więc bez problemu udało im się Olę zapisać. Pobyt dziewczynki u dziadków przedłużał się. Małgosia powiedziała w międzyczasie do rodziców w rozmowie telefonicznej, że planuje odejść od męża, i w marcu 2006 roku przyleciała do Polski, chciała zobaczyć córkę i spędzić z nią trochę czasu. Rodzice zauważyli, że ich córka jest wystraszona i znerwicowana. Zakomunikowała wówczas rodzicom, że wyprowadziła się już od męża. Dodała, że jest to takie rozstanie na próbę, ponieważ Małgosia chce sprawdzić, czy jeśli odejdzie od męża, czy to go w jakiś sposób zmieni, czy przestanie pić. Rodzice zaproponowali Małgosi, by wróciła na stałe do Polski. Miała przecież mieszkanie, które rodzice kupili dla niej, dla jej rodziny. Mogła zostać z Olą i państwo Smułkowie zaproponowali, że wsparliby ją również finansowo i pomagali jej w opiece nad dzieckiem. Powiedzieli również, że powinna skorzystać z pomocy psychologa, ponieważ już na pierwszy rzut oka widać było, że przechodzi bardzo trudny okres i że prawdopodobnie bardzo trudno będzie jej się samej z tym uporać. Ona jednak odmówiła, zostawiła jeszcze córkę w Polsce i ponownie poleciała do Anglii. W tamtym czasie Małgosia powiedziała rodzicom, że poznała pewnego chłopaka pochodzącego z Torunia, bądź też z okolic Torunia, Piotra. Mówiła im, że jest to tylko kolega, ale rodzice uważali, że być może z tej przyjaźni zrodzi się coś więcej, no ale były to ich przypuszczenia. Małgosia nigdy nie powiedziała im, by łączyło ją cokolwiek więcej z tym mężczyzną. Mąż Małgosi nie wiedział w ogóle o tej przyjaźni, i też trudno powiedzieć, w jaki sposób ona tego Piotra poznała. Być może kiedy wyprowadziła się od męża, to gdzieś był to jakiś jej współlokator, nie wiem. W kwietniu 2006 roku Małgosia i Darek razem przyjechali do Polski swoim niedawno zakupionym samochodem. W Inowrocławiu spędzili 10 dni i w tym czasie kilkukrotnie do Małgosi zadzwonił Piotr. Wówczas Dariusz zorientował się, że jego żona ma jakiegoś przyjaciela i był o nią bardzo zazdrosny. Dariusz zaczął wówczas pić. Nie hamował się już nawet przed rodzicami Małgosi. Do tej pory ukrywał przed nimi tę swoją przypadłość. Natomiast właśnie kiedy zorientował się, że żona ma przyjaciela, to już nic go nie powstrzymywało. Kiedy pewnego wieczoru pan Ryszard Smułka wyszedł z psem na spacer, to Dariusz miał wykorzystać ten moment, że w domu nie ma innego mężczyzny, i wówczas uderzył Małgosię.
Świadkiem sytuacji była pani Bożena, mama Małgorzaty. I z tego, co mówi pani Bożena, Dariusz kopnął wówczas żonę, a nawet próbował ją dusić. Kiedy wreszcie trochę ochłonął, żona przyniosła mu piwo, chcąc, by upił się całkowicie i zasnął. Była przekonana, że wtedy będzie miała spokój choćby na tych kilka godzin. I tak też zrobiła. W poniedziałek wielkanocny 2006 roku, czyli 17 kwietnia, wnuczkowie mieli wracać do Anglii. I znowu sami, bez córki. Ola miała w dalszym ciągu pozostać z dziadkami. Państwo Smułkowie, rodzice Małgosi, bardzo się o córkę bali, dlatego też przekonywali ją do samego końca, żeby została w Polsce. Obawiali się, że mąż może ją pobić. Skoro nie miał skrupułów, by zrobić to przy nich, to tym bardziej nie będzie ich miał w czasie, kiedy będą jechali sami w drodze powrotnej do Anglii. Małgosia uznała jednak, że pojedzie z mężem. Dziewczyna nie wiadomo dlaczego nie jedzie wówczas do Leicester, tylko 2 tygodnie spędza w Milton Keynes. Ten fragment opowieści nie do końca jest dla mnie jasny. Nie wiadomo, do kogo tam pojechała, po co. Być może Małgosia miała tam kogoś znajomego. No trudno mi powiedzieć. Może ktoś z moich widzów wie, gdzie i z kim dokładnie Małgosia spędzała wówczas ten czas. W każdym razie po tych 2 tygodniach wróciła do męża i zamieszkała z nim z powrotem. Nie mieszkali już wtedy sami, tylko ponownie mieli współlokatorów, więc te przeprowadzki u nich były bardzo częste i te zmiany lokatorów i tak dalej. I ci współlokatorzy, którzy wówczas z nimi mieszkali, mieli opowiedzieć rodzicom Małgosi, że Dariusz traktował Małgorzatę jak swoją niewolnicę. Dziewczyna nie miała klucza do domu, była przez męża zamykana w środku, w domu i kiedy chciała na przykład wyjść do pracy, to nierzadko wychodziła przez okno, bo nie miała innego sposobu, była zamykana w taki sposób, że ona nie mogła od środka jakby otworzyć tych drzwi. Miało też dojść między małżeństwem wnuczków do wielu awantur, między innymi właśnie w trakcie jednej takiej poważnej awantury Darek chciał uderzyć Małgosię, a kiedy ona się odsunęła, to mężczyzna uderzył ręką w jakiś stół czy krzesło tak mocno, że złamał rękę. I później, kiedy on przyjechał do swoich teściów, miał rękę w gipsie, ale nie powiedział prawdy o tym, co się przydarzyło. Również Małgorzata nie powiedziała rodzicom, co tak naprawdę się stało. Powiedziała im, że mąż złamał rękę, kiedy zmieniał koło w samochodzie. Ktoś ze współlokatorów miał widzieć też, jak mąż łapie Małgosię za włosy i uderza jej głową o ścianę. 1 czerwca 2006 roku był Dzień Dziecka i pani Bożena spodziewała się, że jej córka zadzwoni do Oli z tej okazji, no ale tego nie zrobiła. I mama trochę zdenerwowała się na Małgosię, ponieważ wiedziała, że Ola bardzo czeka na telefon od mamy i z tego względu, że Małgosia nie zadzwoniła, to pani Bożena uznała, że ona też nie zadzwoni do córki, żeby złożyć jej życzenia. No miała to być taka troszeczkę, chciała się jakby odegrać na Małgosi za to, że nie zadzwoniła do Oli. W kolejnych dniach, czyli 2 i 3 czerwca 2006 roku, w dalszym ciągu nie było żadnego kontaktu z Małgosią, nie odzywała się do rodziców, ale 4 czerwca przypadały 27 urodziny Małgosi. Rodzice uznali, że zadzwonią do córki później, nie z samego rana, tak bardziej koło południa, ponieważ prawdopodobnie była w pracy na nocnej zmianie z 3 na 4 czerwca i z pewnością odsypiała tę nockę. Małgosia pracowała wówczas w jednej z fabryk i praca ta odbywała się w systemie trzyzmianowym i z tego, co się dowiedziałam z komentarzy widzów, ta firma już dzisiaj nie istnieje. Koło południa pani Bożena wysłała do córki SMS-a z życzeniami urodzinowymi, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
Rodzice nie otrzymali również raportu potwierdzającego dostarczenie wiadomości, bo kiedyś właśnie bardzo popularne było, była taka funkcja, że otrzymywało się raport po wysłaniu SMS-a. Nie wiem, czy z tego ktoś dzisiaj jeszcze korzysta. W każdym razie, kiedy rodzice nie otrzymali tego raportu, pomyśleli, że ich córka wciąż śpi, natomiast jej telefon właśnie jest wyłączony, dlatego że dziewczyna odpoczywa. Przez kolejnych kilka godzin Małgosia nadal nie odzywała się, ale późnym popołudniem do Smułków zadzwonił ich zięć Dariusz. Według oceny teściów mężczyzna miał być wówczas pijany. Smułkowie zapytali zięcia o to, dlaczego telefon Małgosi jest wyłączony i miał im wówczas odpowiedzieć, że ona się bawi, bo ma urodziny. Sugerował też, że poszła z koleżankami na imprezę, ale rodzice nie uwierzyli. Powiedział jeszcze, że ona w ogóle pojechała na tę imprezę do innego miasta, chyba do Birmingham. Rodzice natomiast uważali, że Małgorzata nie poszłaby na imprezę, jeśli poprzednią noc spędziła w pracy. I ani tego dnia, ani przez kolejnych kilka dni telefon Małgorzaty nie odpowiadał, był cały czas wyłączony. Nie było z nią żadnego kontaktu. Codziennie jednak Smułkowie rozmawiali z zięciem, który mówił im, jaka Małgosia jest dla niego niedobra jako żona, natomiast o sobie mówił jako o wspaniałym mężu. Rodzice Małgorzaty pomyśleli, że dobrze byłoby polecieć do Anglii, ale szybko uznali, że z uwagi na barierę językową nie będą w stanie i tak nic zrobić. Nie znali języka angielskiego i nie byli po prostu w stanie podjąć w Anglii właściwie żadnych działań. Ponadto nie brali pod uwagę tego, że coś złego mogło stać się ich córce i uważali, że skoro na miejscu jest mąż, to on jakby zajmie się tą sprawą, poszukiwaniem żony. Pani Bożena i pan Ryszard pomyśleli, że może Małgosia potrzebuje trochę czasu tylko dla siebie. Zastanawiali się, czy może ich córka chce się odciąć od wszystkich i wszystkiego, no i odezwie się za jakiś czas, kiedy już sobie wszystko przemyśli. Kilka tygodni później do Polski przyleciał Dariusz. Kiedy dotarł do domu teściów, miał być kompletnie pijany. Rodzice natychmiast zapytali go, co się dzieje z Małgosią. I mężczyzna powiedział, że nie widział jej od jej urodzin, czyli od 3 tygodni. Dodał, że chciał zgłosić zaginięcie Małgorzaty na policji, ale nie przyjęto jego zgłoszenia, ponieważ na kilka dni przed zaginięciem Małgosia wyprowadziła się od niego i z uwagi na to, że małżeństwo nie mieszkało razem, to policjanci nie przyjęli jego zgłoszenia. I oczywiście ta wymówka nie ma najmniejszego sensu, ponieważ jak wiemy, zaginięcie może zgłosić każdy, czy to współpracownik, sąsiad, kolega, ktokolwiek, no a tym bardziej mąż, niezależnie od tego, czy małżeństwo mieszka razem, czy nie. Państwo Smułkowie udali się zatem na komisariat policji w Inowrocławiu, gdzie zgłosili zaginięcie swojej córki, Małgorzaty Wnuczek i było to dokładnie 26 czerwca 2006 roku i w tym miesiącu przypada zatem 15. rocznica zaginięcia Małgosi. Ola miała wówczas 3 latka i wydawało się, że jest za mała, żeby cokolwiek zrozumieć. Zresztą dziadkowie nie rozmawiali z nią o zaginięciu mamy, ale być może coś usłyszała, ponieważ dziecko zaczęło od tamtego momentu być osowiałe. Widać było bardzo wyraźną zmianę w jej zachowaniu. Dziadkowie mieli już wówczas zaplanowany taki kilkudniowy wyjazd urlopowy z wnuczką i postanowili nie zmieniać planów, mając nadzieję, że dziewczynka dojdzie do siebie w trakcie wyjazdu. Jednak Ola ewidentnie nadal była nieswoja. Być może bardzo tęskniła za mamą, a może usłyszała coś na temat jej zaginięcia. Rodzice Małgosi monitorowali poszukiwania córki, kontaktowali się z policją, ale cały czas nie otrzymywali żadnych informacji na temat Małgosi. Mieli wrażenie, że w tej sprawie niewiele się dzieje. Dlatego brat
Małgosi, pan Jarosław zwrócił się do polskiego konsulatu z prośbą o pomoc. Rodzina prosiła również przebywającego w Anglii zięcia, by bardziej zaangażował się w poszukiwania. Ten jednak napisał im tylko SMS-a: Małgosia pewnie nie żyje, a jej ciało jest rozpuszczone w wapnie. Po kilku tygodniach do rodziców Małgosi przyszło pismo od brytyjskiej policji. Mieli wypełnić jakieś dokumenty w związku z zaginięciem ich córki. Z jakiegoś powodu brytyjska policja była przekonana, że Małgorzata zaginęła razem z córką. Być może doszło do jakiejś pomyłki w czasie tłumaczenia zgłoszeń między polską a angielską policją. I wyprostowanie całej sprawy zajęło kolejnych kilka tygodni, a w tym czasie policjanci prawdopodobnie nie przeprowadzili też żadnych istotnych czynności w tej sprawie, a ponieważ też na przykład nie sprawdzono monitoringu w Leicester, próbowano je sprawdzić dopiero po wyprostowaniu tej kwestii tłumaczenia zgłoszeń i wówczas było już za późno na zabezpieczenie materiałów z kamer. Nagrania zostały po prostu już nadpisane. W jednym z artykułów pojawiła się informacja, że miesiąc po zaginięciu Małgosi ktoś miał użyć jej karty płatniczej, jednak rodzina nie potwierdza tej informacji. Ta informacja pojawiła się też chyba tylko w jednym artykule, więc prawdopodobnie jest nieprawdziwa. To, co wiadomo na pewno, to to, że na koncie bankowym Małgosi znajdowało się 300 funtów. Te pieniądze nadal znajdują się na koncie, nigdy nie zostały podjęte z rachunku Małgorzaty. Zagadką pozostaje również dokładna data zaginięcia Małgosi. A wszystko dlatego, że dziewczyna mieszkała z dala od rodziny, kontaktowała się zwykle co kilka dni. Mąż podaje, że zaginęła w dniu swoich urodzin, czyli 4 czerwca 2006 roku. Na stronie Itaki natomiast podano, że Małgosia zaginęła 30 maja 2006 roku. Mamy więc 5 dni rozbieżności. Według rodziców 30 maja 2006 roku to dzień, kiedy Małgorzata wysłała do nich ostatniego SMS-a. Nie posłużyła się jednak przy tym swoim telefonem, ale pożyczyła komórkę od kolegi z pracy. 1 czerwca, jak pamiętamy, nie zadzwoniła z życzeniami do swojej córki z okazji Dnia Dziecka, ale według jednego z artykułów 3 czerwca Małgorzata podpisała jeszcze kartę pracy w zakładzie, w którym pracowała. I na różnych forach pojawiają się informacje, że Małgosia była w pracy widziana po raz ostatni w swojej urodziny, czyli 4 czerwca. O ile to prawda, Małgosia poszła do pracy w nocy z 3 na 4 czerwca i po raz ostatni widziana była nad ranem, kiedy schodziła ze swojej zmiany. Jednak te informacje są nieprawdziwe. I są z jakiegoś powodu powielane w przestrzeni publicznej. Małgorzata była po raz ostatni w pracy 30 maja 2006 roku, czyli dokładnie tego dnia, to jest ta data, którą podaje też na swojej stronie Itaka. I wówczas logicznym jest to, że jeżeli zaginęła 30 maja, to nie zadzwoniła do swojej córeczki w dniu dziecka, bo już nie miała takiej możliwości. Jeśli oczywiście założymy, że Małgosi coś się stało, ktoś ją skrzywdził. I nie będę tu spekulować, co też mogło jej się przytrafić, ponieważ nie ma żadnych dowodów. Ale trudno sobie wyobrazić, że kobieta ucieka przed całym światem i od 15 lat nie odzywa się do rodziców i do swojej córki. Nie pojawia się również na pogrzebie ojca, który zmarł przed rokiem. Jeśli natomiast Małgosia zaginęła 4 czerwca, to bardzo dziwnym byłoby to, że nie skontaktowała się przez tydzień z rodzicami w tym okresie między ostatnim SMS-em a zaginięciem, no a przede wszystkim nie odezwała się do Oli. Istnieje zeznanie koleżanki z pracy Małgosi, która wracała po pracy tym samym autobusem co Małgosia i jeśli pani tego słucha,
Pani, która po raz ostatni widziała Małgosię, to bardzo proszę dać znać, czy było to rzeczywiście 30 maja 2006 roku, czy jednak był to inny dzień. W każdym razie pani, która wówczas wracała z Małgosią, twierdziła, że Małgorzata wysiadła w centrum Leicester, czyli nie na tym przystanku, na którym wysiadała zazwyczaj, tylko wysiadła kilka przystanków wcześniej. Zrobiła to, ponieważ planowała kupić kilka podstawowych produktów spożywczych i za swoje zakupy zapłaciła dokładnie 4 funty. Te kwoty znamy z wyciągów bankowych z konta Małgosi i nie wiadomo tak naprawdę, co działo się z Małgosią dalej. Nie wiadomo nawet, czy dotarła tamtego dnia do domu. To, co wiadomo, to fakt, że w tamtym momencie Małgosia znowu od kilku dni nie mieszkała już wówczas z mężem. Mieszkała z innymi Polakami i jeśli słucha mnie ktoś, kto znał Małgosię w tamtym czasie, albo w ogóle w czasie całego jej pobytu w Wielkiej Brytanii, bardzo proszę o komentarze pod filmem lub o kontakt mailowy. Rodzina Małgosi będzie bardzo wdzięczna za wszelkie informacje. Każdego, kto chciałby przekazać rodzinie Małgosi jakiekolwiek informacje, jestem w stanie Was z rodziną skontaktować. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie zadzwonić na policję pod numer 997 i zgłosić wszystko, co wiecie w tej sprawie. Zachęcam bardzo do przekazywania informacji. Ale wracając już do tego, do momentu po zgłoszeniu zaginięcia Małgosi, kiedy policjanci przyszli przeszukać pokój Małgosi w wynajmowanym mieszkaniu, okazało się, że z domu zniknęła walizka, duża walizka należąca do Małgosi, ubrania oraz większość przedmiotów do niej należących. Czy zatem tamtego dnia przyszła jednak do domu, spakowała swoje rzeczy i dokądś wyjechała? A może ktoś ją skrzywdził, pozorując pokój w ten sposób, by wyglądało to właśnie na to, że Małgosia wyjechała sama? Ola, córka Małgorzaty, niedawno skończyła 18 lat. Od 15 lat nie widziała swojej mamy. Nie wie, czy jej mama żyje, co się z nią stało. W sierpniu 2006 roku, 2 miesiące po zaginięciu, mąż Małgorzaty spakował wszystkie swoje rzeczy i wyjechał z Anglii. Przyjechał do Inowrocławia i przez miesiąc mieszkał ze swoimi teściami i córką. Państwo Smułkowie byli dość podejrzliwi w stosunku do Dariusza. Odebrali jego zachowanie jako próbę ucieczki z Anglii i z Leicester. Jego zaginiona żona być może potrzebowała w Wielkiej Brytanii pomocy, a on nie szukał jej i wyjechał nawet z kraju, w którym zaginęła. Kiedy państwo Smułkowie przedstawili swoje wątpliwości zięciowi, ten powiedział, że wyjechał, ponieważ ludzie w Anglii nazywają go mordercą. On przekonywał natomiast, że niczego swojej żonie nie zrobił. Rodzice Małgosi poprosili go, by pojechał do Anglii z powrotem i na miejscu monitorował sprawę zaginięcia ich córki. Pożyczyli mu nawet na ten cel pieniądze. Mężczyzna pojechał do Anglii, ale nie do Leicester, tylko do Cornwalli, czyli do zupełnie innej części kraju. Z czasem, kiedy informacje o zaginięciu Małgosi rozprzestrzeniły się po całej Anglii, ktoś miał twierdzić, że widział ją w okolicach Leeds. Nie udało się jednak tego tropu potwierdzić. Pół roku później policjantka z Anglii, mówiąca po polsku, zadzwoniła do Smułków i poprosiła, by przygotowali wszystkie dokumenty i materiały dotyczące zaginięcia Małgosi. Powiedziała, że do Polski przylecą policjanci z Wielkiej Brytanii i będą chcieli zabezpieczyć wszystkie te materiały. Smułkowie wszystko przygotowali i czekali na przyjazd służb. Nikt się jednak przez kolejnych kilka miesięcy po te materiały nie zgłosił. I wówczas po upływie chyba mniej więcej pół roku ponownie zadzwoniono do nich z brytyjskiej policji i tym razem był to policjant mówiący po polsku. Potwierdził tylko, że działania poszukiwawcze nadal są prowadzone. W 2008 roku
Dwukrotnie na policję zgłaszali się świadkowie, którzy mieli widzieć Małgorzatę i jedna osoba twierdziła, że widziała ją w Bristolu, a druga w Exeter. Ponownie tych zgłoszeń nie udało się zweryfikować. Dalej, w tym samym roku, w 2008, do Smułków przylecieli wreszcie policjanci z Anglii. Chcieli porozmawiać z rodzicami Małgosi o prowadzonych działaniach w tej sprawie. W międzyczasie Smułkowie wystąpili też do sądu w sprawie przyznania im opieki nad Olą. Ojciec dziewczynki nie zabrał jej po zaginięciu żony. Ola wciąż przebywała z dziadkami i dlatego Smułkowie chcieli to w jakiś sposób usankcjonować, no, w taki sposób formalny. Przez rok toczyła się sprawa o uznanie ich prawnymi opiekunami wnuczki i według tego, co mówią, ojciec Oli nie pojawił się na żadnej z rozpraw w tej sprawie. Natomiast kilka lat później Dariusz został całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich do Oli i właśnie według rodziców Małgosi on nawet jakby nie walczył o te prawa do dziecka. W międzyczasie też policja brytyjska zorganizowała konferencję prasową w sprawie zaginięcia Małgosi, a największe brytyjskie media pojawiły się na tej konferencji. A policjanci chcieli za pomocą mediów dotrzeć do świadków, którzy mogliby coś wiedzieć na temat zaginięcia Małgorzaty. Na konferencji obecni byli również rodzice Małgorzaty, państwo Smułkowie, ale nagłośnienie tematu zaginięcia Małgosi nie przyniosło żadnych rezultatów. Przez kolejnych kilka lat pojawiło się jeszcze kilka informacji o tym, że Małgosia była gdzieś widziana na terenie Anglii, ale żaden z tych tropów nie doprowadził do odnalezienia Polki. I pewnego dnia brytyjskie media obiegła informacja, że w Leicester znaleziono ciało zamordowanej kobiety. Znajdowało się ono w dużej walizce. I kiedy dowiedzieli się o tym rodzice Małgosi, natychmiast połączyli te informacje o zaginięciu ich córki i zniknięciu jej walizki i wystraszyli się, że znalezione ciało może należeć do ich córki. Szybko jednak otrzymali informację z brytyjskiej policji, że odnaleziona kobieta nie jest ich córką. Równocześnie z brytyjską policją swoje poszukiwania prowadziła również Fundacja Ithaca. Brano pod uwagę naprawdę bardzo różne wątki, zarówno zmuszanie na przykład do pracy w agencji towarzyskiej, jak i uprowadzenie czy też morderstwo, ale znowu nic. Stworzono również portret psychologiczny Małgorzaty i według tego profilu była ona osobą zaradną, chciała sobie poradzić z alkoholizmem męża, a jednocześnie wstydziła się tego, co on robił. W sprawie zaginięcia Małgosi stworzono listę ponad 700 czy też prawie 800 osób, które mogłyby znać Małgosię lub widzieć ją w okresie przed zaginięciem. I to dotyczyło zarówno osób, które znała osobiście, z którymi była powiedzmy blisko, jakichś kolegów, koleżanki, które poznała w Wielkiej Brytanii, jak i wszystkich współpracowników, osoby, które mieszkały w okolicy i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta lista liczyła około 700-800 osób. Niestety nie wszyscy z tej listy zostali przesłuchani. Przesłuchano zaledwie połowę i być może wśród osób, których nie przesłuchano, był ktoś, kto posiadał istotną wiedzę w tej sprawie. Jeśli tak jest, to myślę, że osoby, które coś wiedzą, powinny zgłosić się też samodzielnie na policję, bo oczywiście, że policja nie jest w stanie też dotrzeć do każdego, ale jeżeli ktoś coś wie, to warto, żeby też sam zgłosił się na policję. Policjanci przeprowadzili również ekspertyzę samochodu Małgorzaty i Dariusza, ponieważ po zaginięciu żony mężczyzna sprzedał auto i policjanci podejrzewali, że Dariusz mógł chcieć pozbyć się na przykład dowodów. Policjanci dotarli do nowego właściciela pojazdu, ale ekspertyza niczego nie wykazała. Policjanci sprawdzili też mieszkania, w których przez ostatni rok mieszkała Małgosia, a także mieszkania i domy znajomych, w których była chociażby raz. I w żadnym z tych budynków nie znaleziono śladów morderstwa.
a konkretnie chodziło o krew Małgorzaty. Wiadomo, że na przykład uduszenie nie pozostawia żadnych śladów, więc nie można całkowicie wykluczyć, że ktoś pozbawił Małgosię życia. Policjanci postanowili sprawdzić zatem inny trop. Uznali, że prawdopodobnym jest, iż kobieta żyje. Policjanci chcieli sprawdzić m.in. to, gdzie przebywał Piotr, czyli przyjaciel Małgosi w czasie, kiedy zaginęła. I mężczyzny nie było wówczas w Leicester. Wrócił po kilku dniach. Wykluczono go z kręgu podejrzanych. Mężczyzna miał alibi, podobno silne alibi. Mężczyzna odpowiadał na wszystkie pytania policji, był wielokrotnie przesłuchiwany, niczego też nie próbował zataić i zachowywał się według policjantów normalnie, naturalnie, nie byli wobec niego podejrzliwi. Przesłuchiwali go zarówno policjanci w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Policjanci uznali, że Piotr nie ma nic wspólnego z zaginięciem Małgorzaty Wnuczek. Przesłuchiwany był również mąż Małgosi, Dariusz, i kiedy przebywał w Polsce, został zatrzymany zaraz po przesłuchaniu przez polską policję na wniosek policji brytyjskiej. Brytyjscy funkcjonariusze przyjechali do Polski, aby zabrać go do Anglii na przesłuchanie. Został on zatrzymany na podstawie zeznania jednego ze swoich współlokatorów, który twierdził, że 30 maja 2006 roku, czyli w przypuszczalnym dniu zaginięcia Małgosi, Dariusz miał wrócić do domu zakrwawiony. Mężczyzna zeznał, że ta krew, którą rzeczywiście wówczas miał na ubraniu, należała do niego, a krwawił, ponieważ się przewrócił. Dariusz skarżył się rodzicom Małgosi, że przez ten wypadek, który mu się przytrafił, i przez tę krew na jego ubraniu, znajomi nazywali go zabójcą żony. Brytyjska policja wyznaczyła nawet nagrodę w wysokości 10 tysięcy funtów za przekazanie informacji, które doprowadzą do odnalezienia Małgorzaty. Od rodziców Małgosi pobrano również próbki DNA, aby porównać je z DNA zwłok NN znalezionych na terenie Wielkiej Brytanii. Kilka lat temu ktoś zadzwonił na policyjną infolinię z informacją na temat zaginięcia Małgosi. I ta osoba miała nagrać informację na skrzynkę głosową i powiedziała, że posiada ważne informacje w sprawie zaginięcia Małgosi. I było to mniej więcej 5 lat temu. Policjanci apelowali do tej osoby o kontakt, ale bezskutecznie. Ta osoba nigdy więcej już nie zadzwoniła. I to już w zasadzie wszystko w tej sprawie. Nadal nie wiadomo, co stało się z Małgosią i mimo upływu 15 lat nie pojawiły się żadne istotne informacje w tej sprawie. Kilka osób pisało do mnie, że pewnie Aga in America, autorka jednego z kanałów na YouTubie, to jest Małgosia, a poza tym właściwie nie było też większego odzewu od osób, które mogłyby cokolwiek wiedzieć w tej sprawie. Mam nadzieję, że tym razem odezwą się jednak osoby, które coś pamiętają i mają coś do powiedzenia na temat Małgosi i jej zaginięcia, okoliczności jej zaginięcia. Chętnie przeczytałabym również komentarz męża Małgosi, aby opowiedział tę historię ze swojej perspektywy. Może odezwie się też pan Piotr, kolega Małgosi, albo osoby, które z kobietą pracowały. Bardzo proszę o zaangażowanie w dyskusję, bardzo was wszystkich proszę, o rozpowszechnianie też wizerunku Małgosi. Mam nadzieję, że uda się ją odnaleźć. A tymczasem bardzo wam dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!